siema, z tej strony Dave, wielki koks. Dzisiaj będziemy sobie, zrobimy opening puzli. Czterech puzli w jednym. Przejdź i... O, to są puzzle. Takie. Patrzyliście się. Tu mamy... Czekajcie, ja wam zrobię pauzę chwilową. Pauzę. I... Dobra, witajcie po krótkiej pauzie. To są takie puzzle. Tu mamy 35 puzzli Zygzaka Bakuina. No tak, Zygzaka Bakuina to są puzzle 4 in 1, czyli 4 w 1. 35 puzzli, 70, 48, 54. Trefl, puzzle. Trefl, 4 plus. Tu mamy takie. Nie pamiętam. Chyba, że uda mi się znaleźć cenę. Tu mamy tak. Tu mamy takie, 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 takie. Szkala. Trefl, puzzle. Nie, sorry. Mam cenę. Patrzcie, 20 zł. Przybliżę wam tu. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, mniejsza z tym. Widać pyliny 19,90, czyli wydałem za nie 20 zł. To było w przybliżeniu. Jeszcze można. No tu mamy takie. Nie jest to gra dla dzieci od 3 lat do 3 lat. No to nie jest gra, tylko puzzle. Dobra, może przejdźmy do samego openingu. Tu też wam zrobię chwilową. Nie zrobię. Witajcie po krótkiej pauzie. Będziemy to otwierać tym oto samoręcznym skalpelem. Go się robi tak. Bierzecie to od temperówki, bierzecie takie dwa patyczki, nie muszą być takie. Bierzecie dużo kleju na gorąco i wciskacie to tutaj i na, jak chcecie mieć lepszy efekt, to obwijacie po taśmę. Tu jak widzicie jest taka folijka, przybliżę wam. Tu mamy taką folijkę, widzicie. To już po tym można poznać. No i dobra, jak to się mówi. Cesarskie cięcie. Widzicie, tu mamy folijkę. Cesarskie cięcie, jak to się mówi. No właśnie, dzisiaj, nie, przepraszam, wczoraj zostałem kuzynem. Chciałem się pochwalić, że wczoraj zostałem kuzynem. No, kuzynem. Moja ciocia urodziła maleńką córeczkę. Dobra, przejdźmy, może... No, chciałem wam się pochwalić. No, tyle folii na to poszło. Oczywiście. Mamy tu, żeby do potwierdzenia jeszcze raz pokażę cenę. Macie, przeczytajcie sobie. Do kosza. Same puzzle prezentują się fajnie. Dobra, może otwórzmy to tutaj. O, mamy puzzle. Tu mamy takie, no jak ktoś takie puzzle ma, to wie, co to się w tym znajduje, no nie? Ja tu nie będę tego otwierał, bo nie chcę pogubić. Ale jest gitara się ma. Dobra, to może by było na tyle. Może dla ciekawości sobie zmierzymy tą naszą oto miarką. Taki mały też opening, wiem, był już tego opening.
sobie zwiększymy. Ile ona ma? Się zaraz mierzymy. cm. Widzicie? 31, no na 31. To nam daje 62 cm kwadratowe, jak dobrze mówię. Nie wiem, ale będzie jakoś tak. Patrzcie, i znowu nie chce nam wejść to tutaj. Jak widzieliście, kupiłem ją szczerze. Tam jak widzieliście, to 12. Tam chyba 12 zł było. Dobra, ja to już na marginesie tak się zrobię, nie? Tam. Dobra, zostawcie może pod tym filmem lajka. Patrzcie, nawet udało mi się to przelać. Lajka, o, lajka, lajki, lajki, lajki. Kocham lajki. A, i coś was mało na tym. Ciągle jest 14 subskrypcji. Co was tak mało? Ej no. Pod jednym filmem gramy w Minecraft. Nie, opening ładowarki z Chińczyka było 47 wyświetleń. Proszę, żeby ci członkowie, co to oglądali, żeby zasubskrybowali, bo to mi się nie podoba. Że ten... Że oglądacie moje filmy ponad 20%... Nie... 50% moich widzów nie subskrybuje, a mnie ogląda. No co się z wami dzieje, ludzie? Subskrybujcie mój kanał. Dobra, a i w tych pierwszych filmach, co wam mówiłem, chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z tą kaszą z YouTube, coś takiego, z YouTube, nie? Kasza z YouTube. I dalej mi nie piszecie, no nie ma tych komentarzów. To proszę, piszcie. Jutro też zrobię opening, bo zrobię. Być może kupię taki zabawkowy kombajn, ponieważ chcę... O, pierdzi. Patrzcie. Bo z racji tego, że to nie ja pierłem, to ten karton. Dobra, z racji tego, że... chcę być rolnikiem, farmerem, to samo chyba. To sobie kupię kombajn i zrobię wam opening. To może my się żegnamy. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.